Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa i wiele innych ciekawych informacji z kraju i świata. Marlena Nowakowska, zapraszam na Sumę Dnia. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia w związku z rozwojem epidemii. Klasy od 1 do 3 zostają także objęte nauczaniem zdalnym. Instytucje kultury, takie jak teatry i kina, zostają zamknięte. Hotele będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Sklepy w galeriach handlowych zostają zamknięte z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i punktów usługowych. Według analiz specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego każdego dnia wzrost liczby zakażeń na skutek protestów ulicznych może wynosić około 5 tysięcy osób każdego dnia. A więc po miesiącu możemy mieć około 150 tysięcy osób więcej niż mielibyśmy, gdyby każdy trzymał się tych zasad, które określamy. Dlatego po długiej dyskusji zarówno na rządzie, jak także z ekspertami, z analitykami, z naszym gronem ekspertów medycznych rozszerzamy nasze zasady bezpieczeństwa. Te środki zapobiegawcze muszą być rozszerzone. Pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od 1 do 3 i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej 4 klasy do końca listopada. Na dzisiaj podajemy tę datę 29 listopada. Być może będziemy musieli ją przesunąć. O tym za chwilę jeszcze będę mówił. Na wsparcie pracy zdalnej przez nauczycieli przeznaczamy również dodatkowy bon dla nauczyciela w wysokości 500 zł na zakup akcesoriów do pracy zdalnej. To mogą być kamerki, inny sprzęt elektroniczny, który może się przydać i nauczycielom jest w tym przypadku niezbędny, żeby w jak najbardziej skuteczny sposób prowadzić pracę zdalną. Na tym etapie bardzo zasadnicze ograniczenia dotkną wszystkie placówki kultury, a więc teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne, będą zamknięte, tymczasowo zamknięte. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że zaprezentowane dzisiaj obostrzenia to przedostatni krok. Ostatnim jest narodowa kwarantanna. Szef resortu zdrowia wystosował także apel do ozdrowieńców. Powoli przychodzi już czas, żeby zadać sobie pytanie nie tylko o to, co państwo, co system opieki zdrowotnej może zrobić dla ciebie, ale też pytanie, co ty możesz zrobić dla tego, żeby zahamować rozwój pandemii. Przede wszystkim zostańmy w domu. Chcielibyśmy, żeby ozdrowieńcy, no po pierwsze oczywiście włączyli się w akcję wolontariatu związanego z opieką nad seniorami, ale również, żeby zaczęli zgłaszać się do regionalnych centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Każdy z was może oddać krew na cele lecznicze. Leczenie osoczem jest w tej chwili metodą stosowaną w polskich szpitalach i apeluję do ozdrowieńców, żeby do tych centrów się zgłaszali. A teraz dane dotyczące rozwoju epidemii. Minionej doby odnotowano 24 692 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia przekazało także informacje o kolejnych 373 zgonach. To rekord zarówno pod względem dziennych zakażeń, jak i śmierci. Z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarło 57 osób, 316 z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 69 tysięcy testów na koronawirusa. Do tej pory w Polsce odnotowano ponad 439 500 nowych przypadków infekcji. Zmarło 6475 zakażonych osób.
Czas na wybory prezydenckie w USA. Emocje rosną. Sytuacja za oceanem obserwuje cały świat. Jak wynika z najświeższych informacji przedstawionych przez zagraniczne media, wszystko wskazuje na to, że kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden zwyciężył w stanie Wisconsin. Sztab wyborczy prezydenta Donalda Trumpa zapowiedział, że natychmiast zażąda ponownego przeliczenia głosów oddanych w tym stanie. Obecnie stan gry w wyborach prezydenckich przedstawia się następująco. Joe Biden ma już 248 głosów elektorskich, a Donald Trump 214. By zostać prezydentem, trzeba zdobyć 270 takich głosów. Liczenie głosów trwa, a minimalna różnica w dotychczasowych wynikach nie pozwala jednoznacznie wyłonić zwycięzcy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden wychodzi na prowadzenie w niektórych tak zwanych wahających się stanach, m.in. w Wisconsin, o czym informował na konferencji w swoim sztabie. Jestem tutaj, aby powiedzieć wam dziś wieczorem, że wciąż wierzymy, że jesteśmy na dobrej drodze, aby wygrać te wybory. Wiedzieliśmy, że z powodu bezprecedensowego głosowania mailowego zliczenie głosów zajmie trochę czasu. Ale mamy się dobrze. Wiemy, że wygraliśmy w Minnesocie. Mamy dobre wyniki w Wisconsin i Michigan. Dziękuję wam. Wasza cierpliwość jest wspaniała. Donald Trump podczas spotkania z republikanami w przeciwieństwie do swojego rywala nie krył smutku, choć dziękował za wszystkie oddane głosy. W słowach wdzięczności zwrócił się także do swoich najbliższych współpracowników. Chcę podziękować Amerykanom za ich ogromne wsparcie. Miliony ludzi głosowały na nas. Pewna bardzo smutna grupa ludzi próbuje pozbawić nas prawa głosu. Nie będziemy się bronić. Chcę podziękować pierwszej damie, całej mojej rodzinie i wiceprezydentowi Pence'owi. Pani Pence, za to, że była z nami przez cały ten czas. Przygotowywaliśmy się do wielkiego święta. Dzisiejsze wyniki były fenomenalne i przygotowujemy się na finał. Obywatele tego kraju zagłosowali w rekordowych liczbach. To jest sukces. Nie obyło się bez kontrowersji. Amerykański prezydent zapowiedział interwencję w Sądzie Najwyższym, który zezwolił na to, aby w stanie Pensylwania uznawano głosy, które dotrą do komisji w ciągu 3 dni od zakończenia wyborów, jeśli zostały wysłane w terminie. To oszustwo dla amerykańskiej opinii publicznej. To wstyd dla naszego kraju. Przygotowywaliśmy się do wygrania tych wyborów. Szczerze mówiąc, to wygraliśmy je. Wygraliśmy te wybory. Więc teraz naszym celem jest zapewnienie uczciwości głosowania dla dobra tego narodu. To jest bardzo ważna chwila. Chcemy, aby prawo było wykorzystywane we właściwy sposób. Więc udamy się do Sądu Najwyższego USA. Chcemy, aby głosowanie zostało przerwane. Nie chcemy, aby dodawano głosy z kart do głosowania, które docierają o 4 nad ranem. To bardzo smutna chwila, smutny moment. W ciągu ostatniej nocy zorganizowano demonstrację poparcia dla obu kandydatów w różnych częściach kraju. W Waszyngtonie protestujący nawoływali do odejścia urzędującego prezydenta. Z kolei Latynosi solidarnie popierają Donalda Trumpa, o czym zapewniali w trakcie trwającej kampanii prezydenckiej. Jestem tutaj, aby wspierać naszego prezydenta. Myślę, że pomimo pandemii wykonał dobrą robotę. Podnosi gospodarkę, przywraca miejsca pracy, załatwił nasze umowy handlowe. Troszczy się o amerykański naród jak żaden inny polityk, ponieważ Donald Trump nie jest politykiem. Pochodzę z Kuby, a my wszyscy wiemy, jak wygląda komunizm i socjalizm. Fidel Castro był naszym prezydentem, dyktatorem. Wiemy więc, jak wyglądają fałszywe obietnice. A Joe Biden w zasadzie właśnie je składa. Dane z komisji wyborczych wciąż spływają. Frekwencja w tegorocznych wyborach wyniosła 67%. To najwyższy odsetek głosujących od 1900 roku. Uważam, że samo zaangażowanie naszego kraju jest ekscytujące. Są ludzie po obu stronach, którzy chcą wygrać. To, kto wygra, będzie wynikiem zaangażowania obywateli. Myślę, że jest duże napięcie po obu stronach, ale to zainspirowało ludzi do wyjścia i głosowania. Więc cieszę się, że tak się stało, bo padł rekord. Nawet w środku pandemii ludzie wyszli i głosowali albo oddawali głosy pocztą. Joe Biden ma po swojej stronie Minnesota i Wisconsin. Donald Trump wygrał na Florydzie i w Ohio, gdzie w ciągu kilku ostatnich dekad wygrywał zwycięski kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Głos w sprawie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zabrał na antenie Telewizji Republika Tadeusz Antoniak, koordynator klubów Gazety Polskiej w USA.
Są różne podłoża tych zmian właśnie związanych, że to był swing state, był republikański, potem stał się... Pierwszy aspekt to jest, powiedzmy, też bardzo, bardzo w Ameryce częsta migracja ludności ze Stanów do Stanów. Jak na przykład zacznę od Teksasu. Do Teksasu przenosi się dużo mieszkańców liberalnej, demokratycznej Kalifornii, ponieważ Teksas ma bardzo doskonałe przepisy do prowadzenia biznesu, niższe podatki przede wszystkim. No i ta społeczność o tych poglądach demokratycznych, demokratycznym mówię w formie poglądów politycznych, przenosi się do Teksasu i potem zmienia oblicze, że w tej chwili nawet Teksas oczywiście jest republikański, ale te różnice są w tej chwili mniejsze niż 4, 8, 10 lat temu do tyłu. Jeżeli dotyczy to, mówimy o Pensylwanii, to jest sprawa tak zwanego pasa rdzy i ośrodków przemysłowych, starych ośrodków przemysłowych, hutniczych, górniczych w okolicach Pittsburgha, Harrisburga, Reddingu, bardziej na zachód położonym miejscowości od nas, od Bucks County, bliżej Filadelfii. I to tam jest dużo społeczności właśnie Polonii w drugim, trzecim pokoleniu, ale również Irlandczyków, Włochów, którzy byli robotnikami w tych fabrykach, którzy emigrowali na początku wieku, czy na przełomie wieku i budowali wtedy ten przemysł amerykański, kiedy był ten boom. I to był zawsze naturalny elektorat demokratów, ze względu na to, że demokraci blisko współpracowali ze związkami zawodowymi, a to były dość potężne fabryki, huty, gdzie związki zawodowe były mocne. No i poprzez ostatnie 30-20 lat ten przemysł po prostu zaczął upadać, zaczęli przenosić ośrodki do Chin, i 4 lata temu Trump obiecał, że on będzie tą rdzę czyścił i będzie próbował pomagać, stwarzać warunki, że do reotwarcia tych hut kopalń. I to Polacy, Irlandczycy, wszyscy ci robotnicy z tego pasa rdzy uwierzyli wtedy jeszcze nie tak może bardzo, ale już zagłosowali na Trumpa, a w tej chwili już dali temu wyraz praktycznie w 100%. W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt, który miałby dostosować tak zwaną ustawę antyaborcyjną do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października. Trybunał za niekonstytucyjny uznał wówczas przepis ustawy, który zezwala na usunięcie ciąży, jeśli płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. W myśl projektu prezydenta aborcja ma być dopuszczalna w przypadku tak zwanej wady letalnej. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapowiedział dziś na antenie Polskiego Radia, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości nie będzie dyscypliny partyjnej w głosowaniu nad prezydenckim projektem. Temat ten na gorąco skomentował w rozmowie z Telewizją Republika publicysta i dziennikarz Tomasz Terlikowski. Moim zdaniem pan prezydent się pospieszył z tą propozycją, nie uzgodnił jej sam z własnym obozem politycznym. Nie mówię z innym, z własnym jej nie uzgodnił, bo Solidarna Polska nie podejrzewam, żeby zagłosowała za tym projektem. No i teraz, jakby to powiedzieć, wszyscy mają problem. Gościem Doroty Kani w programie Dziennikarski Poker był dr Jerzy Targalski, który mówił o trwających protestach zwolenników aborcji, które przybrały agresywną i wulgarną formę. Politolog wskazywał na przyczyny tego zjawiska. Według niego mają one wymiar kulturowy i oświatowy. Mamy czynnik kulturowy, taki jak bunt młodego pokolenia, które zostało pozbawione pewnych kierunków, pewnych wartości. Jeżeli byśmy patrzyli na te wszystkie filmy, to przecież jeżeli porównamy na przykład dialogi we filmach współczesnych z dialogami w filmach z lat 60. czy 70., to w tej chwili w żadnym filmie nie ma normalnego zdania, żeby nie było przynajmniej dwa razy rzucania mięsem, tak, w jednym zdaniu. Więc to wpływa na ogólną kulturę. Do tego dochodzi całkowite zaniedbanie szkoły, ponieważ wprawdzie PiS wprowadził 8-latkę, co jest, uważam, bardzo dużym osiągnięciem, wbrew tym wszystkim protestom Targowicy i tak dalej, ale niestety główny system nauczania pozostał bez zmian.
I to jest jeden element. Drugi element, no to jest właśnie w ogóle generalnie bunt młodych. I trzeci, najważniejszy, to jest fakt, że rząd premiera Morawieckiego zantagonizował sobie w zasadzie wszystkie grupy społeczne. Jest powszechne niezadowolenie. Kto bronił na przykład zrezygnować z systemu bolońskiego na uczelniach, wprowadzić normalną naukę, normalne egzaminy? To jest niezgodne z interesem ekonomicznym środowisk akademickich, ale to trzeba było ten opór środowisk akademickich złamać, a nie wysyłać wicepremiera Gowina, żeby cały ten zdegenerowany system umocnił i spowodował jego skostnienie. Kto bronił zmienić programy tak, żeby na przykład zrezygnować z systemu testowego i wrócić do normalnej nauki? Kto bronił, żeby przypilnować, żeby na uczelniach nie likwidowano ćwiczeń i nie zastępowano ich wykładami, co nie ma żadnego sensu i tylko produkuje półgłówków? Miała wielkie ambicje polityczne, które finalnie spełzły na niczym. Teraz Marta Lempart próbuje wypłynąć na protestach społecznych. Niedoszła prezydent Wrocławia i europoseł zaangażowana w strajk kobiet ma problem z Państwową Inspekcją Pracy. Wedle doniesień Gazety Polskiej w przeszłości wobec aktywistki prowadzone były też inne postępowania. Prokuratura rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej skierowała w grudniu 2019 roku akt oskarżenia przeciwko Marcie L. Marta L. została oskarżona o to, że od czerwca do lipca 2018 roku jako prezes zarządu Diamond Properties spółka z o.o. udaremniła wykonanie czynności służbowej osobie upoważnionej do dokonania kontroli zakresu inspekcji pracy. To jest czyn z artykułu 225 paragraf 2 kodeksu karnego. Postępowanie to znajduje się aktualnie w sądzie. Sprawa jest w toku. Oskarżonej grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zapytaliśmy Państwową Inspekcję Pracy, czego dotyczyło to postępowanie. Próbę przeprowadzenia kontroli podjęto w dniu 6 czerwca 2018 roku. Przedmiotem kontroli miały być zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników obejmujące kwestie prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. Pomimo skutecznego doręczenia prezesowi zarządu spółki upoważnienia do kontroli spółki, a następnie dwukrotnego doręczenia żądań i wezwań, żadna z osób reprezentujących spółkę nie okazała inspektorowi pracy żądanych dokumentów, ani nie skontaktowała się w celu uzgodnienia innego terminu okazania dokumentów. W związku z powyższym złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa udaremnienia inspektorowi pracy wykonania czynności służbowych. Z informacji posiadanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w sprawie został w dniu 31 grudnia 2019 roku skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna. Z poważaniem zastępca Okręgowego Inspektora Pracy do spraw nadzoru Andrzej Pogórski. W prokuraturach Okręgu Wrocławskiego prowadzono około 20 postępowań, w których występowała Marta L. bądź Andrzej L. Były to postępowania, w których osoby te występowały w różnych rolach procesowych, zarówno jako świadkowie, pokrzywdzeni. Natomiast dwie sprawy zakończyły się skierowaniem aktu oskarżenia. Jedna z nich dotyczyła oskarżonego Andrzeja L., a druga z nich oskarżonej Marty L. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdymisjonował swojego zastępcę Pawła Rabieja. Powodem odwołania polityka z funkcji wiceprezydenta Warszawy jest jego samowolna decyzja o udaniu się na zagraniczny urlop bez powiadomienia o tym fakcie przełożonego. Rabiej odpowiadał w warszawskim ratuszu za obszar zdrowia. O tym Magdalena Bałkowiec. Prezydent Warszawy o dymisji Pawła Rabieja poinformował na Twitterze. W związku z tym, że wiceprezydent Paweł Rabiej, odpowiedzialny w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy za obszar zdrowia w sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez mojej wiedzy i zgody, podjąłem decyzję o jego dymisji. Zdecydowałem też, że za obszar zdrowia będzie teraz odpowiadać Renata Kaznowska. Rabiej jeszcze wczoraj tłumaczył, że nie wiedział, iż jego wniosek o wolne dni na rehabilitację po przejściu COVID-19 nie został zatwierdzony. Dziś planował pojawić się w pracy. Jego obecność okazała się już jednak zbędna. Czy to jest urlop krajowy, czy zagraniczny, to nie ma znaczenia. Znaczeniem i istotą sprawy jest to, że w sytuacji tak poważnego kryzysu, gdzie wiceprezydent odpowiadał za zdrowie, wybiera się na jakikolwiek urlop bez wiedzy i zgody prezydenta Trzaskowskiego, jest sytuacją po prostu niedopuszczalną.
Część polityków Koalicji Obywatelskiej dopatruje się pewnej analogii ze słynnym wyjazdem Ryszarda Petru na Maderę. Ówczesny lider Nowoczesnej w grudniu 2016 roku podczas przesilenia politycznego w Sejmie zamiast zostać w kraju wyjechał na Maderę. Fakt ten pozbawił go później przewodnictwa w partii. Teraz jego śladem poszedł Rabiej, także z Nowoczesnej. Właśnie w takiej sytuacji musi być dymisja. Ja obserwuję to, jak radzi sobie Warszawa w ciągu tych ostatnich miesięcy pandemii. No i to jest miasto wzorcowe pod tym względem. Były radny Warszawy z ramienia Zjednoczonej Prawicy, obecnie wiceminister resortu klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba nie ma wątpliwości. Sprawa z urlopem to tylko pretekst do dymisji. Liderem nieformalnym, oczywiście formalnym, bo jest też czasem Nowoczesny, jest Sławomir Potapowicz, osoba, która doskonale potrafi grać w gry wewnętrzne, ma jeszcze doświadczenie z czasów Platformy Obywatelskiej, który niewątpliwie czekał na ten moment, kiedy Paweł Rabiej wystawi się na strzał i ten strzał powodował, że pan prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował Pawła Rabieja, a w miejsce, jak sądzę, pana prezydenta, wiceprezydenta wejdzie Sławomir Potapowicz. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Pawła Rabieja na stanowisku. Rozmowy w tej sprawie mają się odbyć w najbliższych dniach. To wszystko w dzisiejszej sumie dnia. Życzę Państwu spokojnej nocy. Do zobaczenia.